Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z PWZ. Słuchajcie, jestem dzisiaj na Facebooku Centrum Mistrzostwa Informatycznego, a to dlatego, że właśnie dziś jest rozstrzygnięcie ogólnopolskiego projektu grantowego, no i udało mi się zdobyć grant właśnie w tym projekcie, co dla moich uczniów, mojej szkoły, oznacza, że w przyszłym roku będziemy prowadzić kółko informatyczne. Mam nadzieję, z dość ciekawymi pomocami naukowymi, a na tym kanale może pojawi się. Kilka ciekawych rzeczy, które przy okazji tego projektu sobie kupię. Natomiast, będąc na tej stronie, słuchajcie, wypatrzyłem jedną ciekawostkę. Mianowicie, 6 dni temu pojawiła się informacja, taka ciekawostka dotycząca szyfru Cezara. No i słuchajcie, tutaj, tutaj pod tym postem, znalazły się komentarze. No, i Centrum Mistrzostwa Informatycznego proponuje nam aplikację, która może szyfrować przy pomocy szyfru Cezara. Jedna z pań nam tutaj proponuje implementację, słuchajcie, tego szyfru w Pythonie bodajże, tak. No, i tu się to robi w oparciu o kody ASCII poszczególnych znaków, i nawet implementacja jest generalnie dość prosta. Natomiast, słuchajcie, ja wpadłem na taki pomysł. Że wykonam implementację tego kodu Cezara w Skryczu. I dzisiaj właśnie będziemy to robić. Czym jest w ogóle kod Cezara? Słuchajcie, kod Cezara no jest to taki dość prymitywny sposób kodowania informacji, którego stworzenie przypisywane jest właśnie Cezarowi. Na czym on polega? Jest to szyf przesuwający, tak zwany, tak? czyli po prostu mm, literę, którą mamy zaszyfrować, szyfrujemy przy pomocy innej litery z alfabetu, dokonując jak pewnego przesunięcia, tak? Przesunięcia w tym alfabecie. Czyli jeżeli chcemy zaszyfrować B i nasz klucz szyfrowania to 3, to przesuwamy się o 3 pozycje, tu jesteśmy B, C, D, E. Czyli w zaszyfrowanym tekście zamiast B piszemy E. Tak? No i generalnie jest to dość proste. Tutaj słuchajcie, mamy właśnie pokazany tekst jawny i tekst po zaszyfrowaniu. Mamy tutaj też omówione to z punktu widzenia matematyki, a my dziś spróbujemy to sobie zrobić, słuchajcie, w Scratchu, tak? Słuchajcie, ja już to zrobiłem, ale tu teraz zrobię to z wami jeszcze raz. No więc klikamy sobie nowy projekt. No i słuchajcie, będziemy tworzyć. Nie jest to wcale proste w Scratchu. Trzeba się trochę narobić, żeby to nam wyszło. No to dobra, od czego zaczniemy? Oczywiście od zielonej flagi i od jakby stworzenia sobie listy z liter alfabetu. Te litery alfabetu skopiujemy sobie stąd, a więc to będzie polski alfabet z polskimi znakami i użyjemy dużych liter, tak? Więc nasze wyrazy będą zaszyfrowane dużymi literami bez względu na to, czy my napiszemy małymi czy dużymi, tak? No bo tutaj Scratch bo da, chyba nie rozpoznaje wielkości liter z tego, co wiem. To znaczy dla niego mała i duża litera to jest to samo, co nam trochę sprawę ułatwi, ale z drugiej strony no, nie pozwoli nam jakby hmm, zapamiętywać, czy litera jest duża, czy mała. Wszystko będzie po prostu dużymi. Dobra, więc skopiowałem sobie ten alfabet i teraz alfabet przypiszę do zmiennej, którą sobie utworzę. Czekajcie, zmienne i moja nazwę zmiennej zmienię na alfabet. Dobra, alfabet i tą zmienną alfabet. Do niej przypiszę to, co sobie przed chwilą skopiowałem. Dobra. Ja tu wprowadzę takie jedno usprawnienie. Mianowicie do tego alfabetu na samym końcu dołożę jeszcze spację. Co pozwoli nam kodować całe zdania, a nie tylko pojedyncze wyraz. To znaczy, oczywiście, gdyby tej spacji nie było, też moglibyśmy kodować całe zdania. No ale wtedy, gdybyśmy chcieli zakodować spację, to by się nie dało i po prostu te spacje też byłyby gubione w kodowaniu. No i dobra, skoro to już mamy, no to teraz musimy te wszystkie litery, znaczy musimy, no tak będzie myślę dobrze, yy, przerzucić sobie do, yy, do listy. To znaczy chcielibyśmy każdą literę przypisać na osobną pozycję z listy, więc utworzę sobie listę. Tą listę nazwę litery. Tak. No, i mogę na początek usunąć wszystko z listy, nic nie mam. Mógłbym tutaj oczywiście ręcznie wprowadzić wszystkie te znaki, ale my to spróbujemy sobie zautomatyzować i użyjemy do tego, słuchajcie, pętli powtórz, tak? I powtórzymy naszą pętlę tyle razy, jaką długość ma właśnie ten alfabet. Czyli użyjemy sobie długość, alfabet. I tyle powtórzeń wykonamy. Natomiast co zrobimy wewnątrz pętli. Wewnątrz pętli po prostu na każdą pozycję przypiszemy sobie jedną literę. Do tego będzie nam potrzebna. Czekajcie, ten alfabet sobie gdzieś tu wyświetlimy może u góry. Będzie nam potrzebna zmienna indeks, taka zmienna sterująca pętlą. Nazwijmy ją sobie I dla uproszczenia. Tak? I na początek właśnie to i. Ustawimy sobie gdzieś tutaj na 0, czyli i ustaw na 0, a wewnątrz pętli od razu ustawimy na 1. To w zasadzie zmienimy o 1, ponieważ przypominam, że w Scratchu listy mają pozycje numerowane od słuchajcie, od jedynki, a nie od zera, tak jak w większości języków programowania, jak na przykład w Pythonie. Tak? Dobra. No i teraz zrobimy dość prostą operację, a mianowicie Dodamy każdą literę z osobna do listy, gdzie tu coś takiego mamy. Dodaj obiekt do listy, tak? I ten obiekt to będzie kolejna litera. Mamy coś takiego w Scratchu. Pierwsza litera z jabłko, a tu oczywiście u nas to nie będzie jabłko, a alfabet. I nie pierwsza litera, już Widzicie samo A mi się dodało, tylko litera, właśnie I, tak? Czyli litera Odpowiadająca tej właśnie naszej zmiennej sterującej. Ta zmienna sterująca przy pierwszym przebiegu to 1, potem 2, czy i tak w kółko, tak aż do długości słowa alfabet. I teraz, jak sobie, sobie kliknę jeszcze raz, to widzicie, mam cały alfabet, łącznie 33 pozycje. Na 33 pozycji jest spacja. Dobra. Czyli skoro już ten alfabet przypisałem sobie do listy, no to teraz mogę zapytać mojego użytkownika, żeby podał to, co on chce w zasadzie zaszyfrować. Albo w późniejszym etapie naszego programu odszyfrować, tak? Czyli podaj tekst do zaszyfrowania. Tak. Na razie tak. Dobra. I słuchajcie, i to co nam podał użytkownik, zapamiętamy sobie też w zmiennej i tam zmienną nazwiemy tekst. Dobra. Czyli ustawimy nasz tekst na, na odpowiedź, tak? Czyli tutaj z czujniki odpowiedź. Dobra. Będziemy potrzebowali jeszcze tu się na chwilę wróćmy do tego szyfru Cezara klucza, tak? Czyli tego przesunięcia, ile się będziemy przesuwać. Moglibyśmy oczywiście to ustalić na jakąś sztywną liczbę, ale powiedzmy, że pozwolimy to też użytkownikowi sobie wybrać. W związku z tym nasz szyfr będzie trochę bardziej bezpieczniejszy i nazwiemy to sobie klucz. Na początek programu przypiszemy ten klucz na 3. Dobra. I gdzie ta zmienna, czekajcie, tutaj jest tekst. A tutaj damy sobie klucz. Tak. I zmienimy rodzaj tej zmiennej na suwak. Też możemy przy, przy, przyciskiem suwak i zmienimy zakres tego suwaka od 3 do 7. Powiedzmy, że. Tyle nam wystarczy. Oczywiście moglibyśmy zrobić więcej. Jak kliknę Start, no to jak widzicie, mam już klucz ustawiony na 3, tak? Mogę go oczywiście zmienić na 5 do 7. Dobra, czyli to już mamy. Dobra, czyli mamy klucz. Mamy tekst, który sobie zaraz zapamiętamy. Tekst tutaj, gdzie mamy ten tekst. Tekst ustawimy też sobie po kliknięciu tekst ustawimy sobie na pusty znak, tak? Czyli jeszcze raz tekst będzie na początku pusty. Jak wpiszemy jakiś tekst, no to ten tekst zostanie zapamiętany w zmiennej tekst. Dobra. Słuchajcie, no i to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą naszą główną część programu. Resztę sobie zrobimy w procedurach, tak? Czyli w osobnych. Jedna będzie odpowiedzialna za szyfrowanie, druga za odszyfrowywanie. Dobra, czyli na porządek utworzymy przytrój. Dodamy dane wejściowe. Oczywiście moglibyśmy tutaj skorzystać w sumie ze zmiennych globalnych, które pamiętamy, czyli tekst i klucz. Ale powiedzmy, że spróbujemy to przekazać do środka procedury. A więc przekazujemy tam tekst i przekażemy tam klucz. Dobra, dobra. Natomiast samo wywołanie tej procedury będziemy wywoływać właśnie ją. Podając klucz i podając ten tekst, który wpisał użytkownik, i zrobimy to sobie po kliknięciu w klawisz, tak? Czyli szyfrować będziemy po kliknięciu w klawisz, powiedzmy S. Gdzie to S? Szyfruj. Po kliknięciu w klawisz S. No i dobra, na czym będzie polegać nasze szyfrowanie? A mianowicie, tak, będziemy musieli sprawdzić każdą literę z tego tekstu, który podał nam użytkownik. Porównać z odpowiednią pozycją w naszej liście litery. I na przykład, jeżeli będziemy mieli zaszyfrować C, to znajdziemy to na pozycji czwartej, tak? dodamy do tej czwórki wartość klucza, czyli 3, czyli będzie 5, 6, 7, a więc zamiast C wpiszemy E tak? do naszego zaszyfrowanego tekstu. No dobra, czyli jeżeli będziemy korzystać z zaszyfrowanego tekstu, no to przydałaby nam się też taka zmienna. Nazwiemy zaszyfrowany, tak? Dobra. I ten zaszyfrowany na początek naszej procedury ustalimy na pusty znak. Dobra. Yy, tu też wykorzystamy sobie tą zmienną sterującą pętlą, którą już mieliśmy tak, czyli i i też ją zresetujemy na zero, na początek. Dobra, no i teraz słuchajcie, musimy jak powiedziałem już wcześniej, sprawdzić każdy, czyli mamy przykładowo wyraz Tomek, Tomek ma 5 liter, więc musimy każdą z tych liter odszukać na naszej liście litery i przypisać znak, który odpowiada numerowi znalezionego, znalezionej litery, czy w przypadku litery T to by było 26 plus wartość klucza 3, czyli 29. Zamiast t przypiszemy y. No dobra, czyli musimy tutaj powtarzać. Powtarzać będziemy ile razy? No będziemy powtarzać tyle razy, jak długi jest tekst, który podał użytkownik, czyli znowu z wyrażenia mamy coś takiego jak długość. No i zmiennej tekst, ale tą zmienną tekst przekazujemy do procedury jako parametr, więc użyjemy ją sobie stąd, tak? Czyli to będzie po prostu długość tego, co poda nam użytkownik jako tekst do zaszyfrowania. Dobra. No i teraz, słuchajcie, wewnątrz tej pętli zmienimy sobie to i, bo ustawiliśmy na 0. Od razu zmienimy sobie o 1, żeby od razu przy pierwszym przebiegu było jedynką, tak? Bo zaczynamy od pierwszej litery, tak? W skleczu liczymy od jedynki. W innych językach programowania często rozpoczynamy to liczenie od zera, ale w skleczu liczymy od jedynki. I teraz słuchajcie, aktualnie sprawdzaną literę sobie też chwilowo zapamiętamy, więc zapiszemy to sobie w takiej zmiennej temp, ją nazwiemy, czyli taka zmienna tymczasowa. I do tej zmiennej tymczasowej temp. Nie tekst, tylko oczywiście temp przypiszemy aktualnie sprawdzoną literę. I tutaj w wyrażeniach też coś takiego mamy. Czyli mamy litera pierwsza ze słowa jabłko, ale nas będzie interesować ze słowa tekst, tak? I nie pierwsza, a właśnie ta i, tak? Za pierwszym przebiegiem pętli to będzie pierwsza, ale za kolejnymi przebiegami pętli to będzie odpowiednio druga, trzecia, czwarta. I w tym wypadku, gdy mamy tekst Tomek, do piątej. Dobra. Czyli tyle mamy powtórzeń. No dobra, ale to są powtórzenia. Wybieramy poszczególne litery. Ale teraz musimy każdą z tych liter porównać do wszystkich, jakie występują w naszej liście litery. Z pewnym zastrzeżeniem, ale o tym może później, tak? Czyli wewnątrz tej pętli, powtórz, musimy zrobić drugą pętlę powtórz. Tak? Która będzie się przebiegać po wszystkich pozycjach naszej listy litery. Tak? I znowu przyda nam się jeszcze jedna zmienna sterująca, więc ją sobie tutaj dodamy. Zmienna sterująca tym razem dla listy i nazwiemy ją sobie J. Dobra. Od razu przed pętlą ustawimy to J na 0. Tak. Natomiast wewnątrz pętli za każdym przebiegiem będziemy zmieniać o 1, czyli J zmień o 1. Dobra. Słuchajcie, dużo się tego robi. I od. A to są oczywiście takie zmienne, które potem ukryjemy gdzieś. Tak samo jak temp. No to dobra, skoro już wiemy, że będziemy. Aha, ile razy będziemy przebiegać? Tyle, ile ma długość nasza lista, tak? Bo na przykład literkę T musimy porównać ze wszystkimi wszystkimi literami na liście. Oczywiście. Moglibyśmy tu zrobić taką rzecz, której nie zrobimy w tym programie, bo to by wymagało dodatkowej kombinacji, a ja to w którejś lekcji przy listach pokazywałem dla klasy szóstej, że jeżeli tą, list, tą literę gdzieś napotkamy, na przykład na czwartej pozycji, to już pozostałych nie będziemy sprawdzać. Tu tak nie będzie, przynajmniej na razie tak nie będzie, czyli zawsze będziemy przebiegać całą listę, nawet jeżeli znajdziemy naszą literę na pierwszym miejscu. Tak? No Ale jak sprawdzić, czy na przykład literka pierwsza, czy przypisana do temp, to jest, to, to jest, która literka na liście, tak? No musimy to porównywać, tak? Czyli musimy użyć, mm, musimy sobie użyć, jeżeli, czyli damy sobie tutaj jeżeli, tak? No i jeżeli co? Jeżeli równa się, równa się, równa się z wyrażenia. Co się równa? Jak myślicie? Nasze temp, czyli aktualnie sprawdzona literka. Równa się z odpowiednim elementem na liście, czyli mamy coś takiego. Element pierwszy z listy, oczywiście u nas to nie będzie pierwszy, ale element j z listy. Jeżeli będą sobie równe, no to co wtedy? No to powiedzmy, mam literkę t. Przeszukujemy naszą listę, znajdujemy na pozycji 26 nasze t, tak? No to wtedy, słuchajcie, musimy wziąć ten numer 26, dodać do tego numerka 26 wartość klucza. W tym przypadku to jest 3. Czyli widzimy na 27, 28, 29 i e, zamiast T do naszego zaszyfrowanego tekstu wstawić Y. Tak? No to to wydaje się proste, ale tylko do pewnego momentu. Tak? Słuchajcie, ponieważ ja tu sobie od razu wyciągnę, wyciągnę sobie z kontrola. Jeżeli w przeciwnym wypadku, na razie to zrobimy trochę z boku, a za chwilę to dopiero sobie włożymy. Dlaczego to nie jest do końca takie proste? Bo słuchajcie, co jeżeli byśmy mieli zaszyfrować literkę ży? Tak? No to bierzemy 32 pozycja, dodajemy 3, wychodzi nam 35. Nie ma czegoś takiego jak 35. No i właśnie, to musimy wziąć pod uwagę. Co zrobimy wtedy? No, no wtedy, jeżeli nam wyjdzie więcej niż elementów na liście, no to przesunięcie mamy o jedną na 33, a potem musimy zacząć od początku. Drugą Trzecią. Czyli zamiast literki z kropką weźmiemy literkę o Tak. No jak to osiągnąć w programie. A no musimy sobie sprawdzić. 3. No i tutaj robimy sobie, słuchajcie, właśnie porównanie 3. Cyk. Nasz. Nasz. Co? No właśnie, trudna sprawa, nie. Dobra. Tutaj dodawanie sobie weźmiemy, czy nasz element J, tak? Czyli na przykład w przypadku literki T, to będzie 26. Czyli czy nasz element J plus wartość klucza 3? Czyli to będzie 26 plus 3, 29 jest mniejszy. Ale od czego? Od długości listy. Tak sobie szybko myślę. No prawie. Od długości naszej listy. Tak. Gdzie mamy długość listy? Ale plus jeden. Bo dopóki y, będzie to. Dopóki ten nasz element, literka, którą chcemy z, użyć do zakodowania naszej literki, będzie mniejsza od długości. Mniejsza lub równa długości listy. No to będziemy korzystać z tej części kodu, którą zaraz napiszemy. No więc to jest taki sposób na to mniejsza lub równa. Tak, żeby nie już robić nie lub, no to długość listy plus 1. Mniejsza od długości listy plus 1, tak? Dobra. No i co? Jeżeli tak jest, czyli nie wychodzimy poza to 33, czyli j plus klucz nie jest większe od 33, no to wtedy ustawiamy sobie naszą zmienną zaszyfrowaną, zaszyfrowaną, o której już prawie zapomnieliśmy. Czekajcie. zaszyfrowany, ale na co ustawiamy? No i tutaj właśnie musimy ustawić ją na dotychczasową wartość tej zmiennej, tak? Plus nowa literka zaszyfrowana, tak? E, czyli do tego musimy użyć, słuchajcie, łączenia ciągów, czyli ustaw na połącz jabłko i banan na dotychczasową wartość zaszyfrowany plus element z listy odpowiedni element z listy litery, ale jaki element? J? No nie do końca. Na J plus klucz. Tak? Czyli to sobie tutaj użyjemy. Czyli to, co mówiłem. Jeżeli szyfrujemy T, wychodzi nam, że to jest numer 26. Dodajemy sobie 3, bo tyle wynosi klucz. Bierzemy Y i dopisujemy to Y do do zmiennej zaszyfrowanej. więc pierwsza jakby litera zaszyfrowanego słowa to będzie Y w naszym wypadku. Dobra, no ale co w przeciwnym wypadku, tak? To znaczy, jeżeli byśmy przekroczyli to 33, dobra, czyli na przykład wyjdzie nam 35, szyfrujemy, że z kropką. tak? No to wtedy tu będzie podobnie, ale jeszcze, słuchajcie, tu musimy zrobić małą zmianę. Mianowicie, jeżeli wyjdzie nam, szyfrujemy element 32, dodajemy 3, wychodzi nam 35, tak? Nie ma literki 35 i musimy wziąć element drugi z listy. Jak to zrobić? Mianowicie od tego 35 wystarczy, że odejmiemy Czyli weźmiemy sobie odejmowanie. Oj, czekajcie, gdzie mi to pojechało. Odejmowanie. Czyli wyjdzie nam 35, co musimy odjąć? A, no długość listy, nie? Jak odejmiemy długość listy, no to wyjdzie nam 35 minus 32, to znaczy, że mamy wziąć literkę drugą. Dobra. I to włożymy sobie wszystko tu. I chyba powinno działać. Zobaczmy. Spróbujmy sobie wpisać. Tomek. Enter. I pod S mamy. Szyfruj. Dobra, słuchajcie, działa. Mamy zaszyfrowany tekst. Ten zaszyfrowany tekst, ten klucz przesuniemy sobie tutaj. I zaszyfrowany tekst Tomek. To jest taki. Dobra. Tak naprawdę. I, J, Temp. Możemy ukryć. Dobra, kota niżej. Dobra, czyli słuchajcie, mamy szyfrowanie. No to teraz dobrze by było jeszcze w jakiś sposób deszyfrować. Tak? Dobra, już będzie szybciej teraz, bo zdaję sobie sprawę, że ten film już sobie tutaj trochę trwa. Ale teraz po prostu skopiujemy tą metodę szyfruj i wprowadzimy pewne, słuchajcie, minimalne zmiany, można powiedzieć, tak? Dobra, czyli po pierwsze utworzymy nowy blok. I damy sobie odszyfruj, tak? Damy te, so, te same dane wejściowe, czyli tekst, i damy sobie klucz. Ok, dobra, czyli tu będziemy mieli y, odszyfruj, tak? I to odszyfruj też możemy sobie, że odszyfruj wywołamy po kliknięciu klawisza. O, dobra. I tutaj sobie weźmiemy odszyfruj. No i podamy też tam, słuchajcie, tekst, ale słuchajcie, nie tekst, tylko zaszyfrowany tekst, nie? Dobrze myślę? Eee, zaszyfrowany tekst, no. Czyli najpierw zrobimy coś takiego, że mm, wpiszemy jakiś tekst. Najpierw go zaszyfrujemy, a potem odszyfrujemy i zobaczymy, czy wyjdzie nam to samo, tak? A potem ewentualnie jeszcze tu coś zmienimy. Dobra. No i teraz, jak będzie wyglądała nasza procedura odszyfrowywania. Mianowicie, mm, zduplikujemy sobie to wszystko, podepniemy tutaj, tylko będziemy musieli zrobić trochę zmian. Czekajcie, to tam gdzieś sobie dam bardziej w bok. W tej chwili interesuje nas to. Po pierwsze, potrzebujemy zmienną odszyfrowany. Dobra. Odszyfrowany. Dobra. I teraz ten odszyfrowany na początek ustawimy na pusty. Tutaj będzie generalnie wszystko tak samo, z tym, że tu musimy dać odszyfrowany, tu musimy dać odszyfrowany i tutaj musimy trochę pozmieniać. Mianowicie nie będziemy dodawać klucza, a klucz odejmować, czyli tutaj słuchajcie odszyfrowany tutaj odszyfrowany i jeżeli tu też może musimy słuchajcie zmienić sobie warunek. Dobra, czyli po pierwsze jeżeli Zmienimy warunek na większy zamiast na mniejszy. I teraz co mniejsze? Odejmowanie. I jeżeli nasza zmienna szyfr, sterująca J, minus. Czekajcie, o, gdzie to odejmowanie mi chciało? No właśnie. Dobra, czyli jeszcze raz. tak jeżeli nasza zmienna sterująca J minus klucz będzie większa od zera, tak, bo teraz będziemy klucz, e, będziemy odejmować, tak, czyli to, co znajdziemy na naszej liście litery, będziemy odejmować od tego klucz, i jeżeli uzyskamy wartość większą od zera po odjęciu klucza, no to znaczy, że możemy odczytać odpowiednią wartość. Z tablicy litery, na zasadzie z listy litery, i to będzie ta wartość właśnie j minus klucz. Tak, dobrze to myślę? Dobra, w przeciwnym wypadku, jeżeli, no tu będziemy też musieli pozmieniać, jeżeli nie zmieścimy się, czyli wyjdzie nam poniżej 0 lub mniej niż 0, wyjdzie nam liczba ujemna. No to wtedy musimy, słuchajcie, zrobić rzecz następującą, a mianowicie tutaj użyć dodawania zamiast odejmowania. Czekajcie, zamieszałem się trochę. Mianowicie tak, jeżeli wyjdzie nam liczba ujemna, czyli jeżeli j minus klucz wyjdzie 0 lub mniej, to wtedy do tego j minus klucz dodamy długość listy i powinno nam wyjść co trzeba. Dobrze myślę. Dobra, prześledźmy to. Jeżeli powiedzmy w zaszyfrowanym słowie, będziemy chcieli odszyfrować literę A, klucz jest 3, tak? No to oczywiście musielibyśmy sobie wziąć, że to jest pierwsza litera z listy. Zmienna sterująca J, minus klucz. No to 1 minus 3 wyjdzie nam minus 2. Nie mamy takiej litery, więc musimy dodać do tego długość listy, czyli 33. I wychodzi na to, że musimy wykorzystać 30. pierwszą literę z listy. Będzie działać? Czy nie będzie działać? No słuchajcie, przekonamy się zaraz. <laughs> Dobra. Odpalamy i szyfrujemy Tomek. Dobra. No to najpierw szyfruj. I teraz odszyfruj. No i działa, słuchajcie. Działa. Pięknie. Czyli. Zaszyfrowaliśmy i odszyfrowaliśmy tym samym kluczem. No to spróbujmy inny klucz. Jeszcze raz sobie odpalimy. Damy sobie klucz powiedzmy 5. Aha, mógłbym to wyczyścić. Wyczyścić już po odpaleniu. No właśnie, zamiast tutaj. Albo w jednym i w drugim miejscu. Czyli ustawimy sobie odszyfrowany na pusty i. Zaszyfrowany też na pusty. Mhm. Nie alfabet oczywiście, tylko zaszyfrowany. Że jak ktoś drugi raz odpali program, żeby nie widział właśnie tych wartości. Dobra, czyli tak. Wpisujemy sobie Tomek, ale z kluczem 5 teraz. Dobra. Cyk. S. Szyfruj. O. Odszyfruj. No i słuchajcie, elegancko Działa. Dobra, ale co w sytuacji, jeżeli byśmy już mieli zaszyfrowany tekst i chcieli go odszyfrować, tak? No właśnie, czyli tutaj musimy jeszcze jakby trochę zmodyfikować naszą procedurę odszyfruj. Użyjemy sobie jeszcze jednej instrukcji warunkowej, jeżeli to w przeciwnym wypadku to wszystko, co mamy tutaj, przerzucimy do przeciwnego wypadku, tak? Natomiast tutaj zrobimy takie szybkie porównanie. Jeżeli ten tekst, który przekażemy do naszego parametru, do naszej procedury, czyli parametr tekst, weźmiemy go stąd, jeżeli jest pustym znakiem, dobra czyli ten zaszyfrowany jest pusty, tak, bo tutaj słuchajcie, do procedury odszyfruj przesyłamy zaszyfrowane, a powiedzmy, że my podamy już zaszyfrowany tekst i on wtedy będzie przechowywany w zmiennej tekst, a nie będziemy mieli wartości zaszyfrowanej, tak, no to wtedy wywołamy tą naszą procedurę odszyfruj jeszcze raz, tyle tylko, że zamiast, mm, oczywiście tutaj musimy podać, słuchajcie, klucz, słuchajcie, zmienne, Musimy podać klucz, ale zamiast tak jak tutaj mamy zaszyfrowany, to podamy tekst. O co mi chodzi, zaraz Wam pokażę. Dobra. Teraz słuchajcie, powiedzmy, że mamy tutaj nasz zaszyfrowany tekst Z s a n klucz jest 5. Tak? Dobra, odpalamy jeszcze raz. I teraz będę chciał podać tekst do odszyfrowania. Czyli nie będę najpierw zaszyfrowywał, potem od razu odszyfrowywał, tylko mam zaszyfrowany, chcę odszyfrować. No tutaj sobie dopiszmy też. Podaj tekst do zaszyfrowania lub odszyfrowania. Dobra. No to podam tekst do odszyfrowania, czyli to będzie ZS -S -U k -G. Oj, czekajcie, co mi się to stało, z, s, u, A, N, tak, i z kluczem 5. Dobra. I teraz od razu odszyfruję. O. Coś nie bardzo mi tu poszło. Dobra. Czyli coś tu nie działa, czekajcie. No, i znowu co? Nie działa, kurczę. Aha, bo tutaj mam odszyfruj tekst klucz. Dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zaszyfruj najpierw. Tomek. Dobra, szyfruj i odszyfruj. Tutaj działa. Dobra, no więc spróbujmy może ten ciąg. Wystartuj i odszyfruj. Y R O G M. I od razu odszyfruj Tomek. No dobra, dziwne, czemu nie zadziałało poprzednim razem. Czyli odpalimy jeszcze raz, damy sobie klucz 5 i zaszyfrowany tekst z u n. I odszyfruj. U. Czekajcie, powiem Wam, że się trochę zdziwiłem. Dlaczego mi to nie chce działać. Hmm, czyli jeżeli tekst jest tutaj pusty, tu jest na pewno pusty, to od, odszyfruj jeszcze raz z tekstem podstawowym. No. Ciekawostka. Ciekawostka, ciekawostka. Coś tu musi nie grać. Do końca, bo z kluczem 3 mi to zadziałało. Z kluczem 5 mi nie chce zadziałać. Hmm, dobra. W przeciwnym razie. Coś tu musi być nie tak. Dobra, no ale spróbujmy zaszyfrować. No to na razie w takim razie klucz 3, a potem się zastanawiam, dlaczego nie działa. I spróbujmy. Cześć, co słychać? Zobaczymy, czy spacja nam działa. Szyfrowanie. Dobra. Odszyfrowywanie. Dobra, czyli z kluczem 3 wszystko działa. A dlaczego mi nie działa odszyfrowywanie z kluczem innym niż 3? No, powiem Wam, że jestem aż sam ciekaw. Yy... Dobra, no to spróbujmy z kluczem 4. Tak. Cześć. Szyfruj. Odszyfruj. Działa. No. Kluczem 5. Odpalamy kluczem 5, 6, szyfruj, odszyfruj. No dobra. No to albo coś źle zapisałem, albo no nie wiem. Eee, spróbujmy sobie w takim razie zaszyfrować jeszcze coś prostego. Powiedzmy ABC zaszyfrujemy. Mhm. czyli tutaj damy sobie klucz 5 i zaszyfrujemy ABC. Dobra. Szyfruj. D. EF. F. Dobra. Odszyfruj ABC. Dobra, odpal jeszcze raz, no to piszemy. D M F. Klucz 5. Dobra, czekajcie, bo ja tu jeszcze sobie wszystko sprawdzę. No. Odszyfruj. ABC. Słuchajcie, powiem, że teraz to mi zabiło klina. No bo tu widać, że działa. No ale na przykład jeszcze raz. Tomek. Tomek. Aha, ale nie, kluczem 5 go chcę zaszyfrować. Yy. Szyfruj. Aha. To kurcz coś to źle zrobiłem. Źle sobie literki zapisałem. Bo to ma być kropką si P i mi. Dobra. To teraz zatrzymaj, odpal klucz. I piszemy sobie ży. Si, ty, i mi. Dobra. I odszyfruj? To może było w takim razie nie zi, nie ży, tylko zi, tak? Teraz słuchajcie, już powiem wam szczerze, że nie wiem. Dobra, klucz 5, literka T. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, czyli to musiało być zi. Znaczy no, działa. Nie wiem, czemu przed chwilą nie chciało działać, ale wydaje mi się, że teraz działa wszystko poprawnie, czyli możemy zaszyfrować i od razu odszyfrować, żeby sprawdzić, czy działa. Działa nam to łącznie ze spacjami, albo jeżeli mamy tekst wcześniej zaszyfrowany, to możemy go odszyfrować, tak? Udostępniam ten projekt i sami sobie potestujecie, czy wszystko dobrze działa. Mi się jak pisałem, pierwszy raz wydawało, że wszystko działa, a teraz właśnie tak mi coś dziwnego wyskoczyło przez chwilę, aż sobie za chwilę obejrzę film i może ja tam coś źle wpisywałem. Dobra, ale myślę, że generalnie działa i że to jest taka nasza implementacja z szyfru Cezara w Scratchu. Jak widzicie, wcale nie jest to specjalnie proste, tak? Trochę szkoda właśnie, że nie można tutaj wykorzystać jakby numerów znaków, tak, bo każdy znak ma swój kod, tak zwany kod ASCII, tak? No i na przykład w Pythonie można ten kod odczytać, tak? No i zrobić odpowiednie przesunięcie, tak, bo tam jeżeli na przykład literka A to jest 96, no znaczy nie pamiętam, czy dokładnie tak jest, ale tak załóżmy, tak, że literka małe A to jest 96, no to jeżeli byśmy chcieli to zamienić na C, no to po prostu skorzystalibyśmy z 98, tak, więc tam na tych cyfrach, na, na liczbach jest prościej operować, tutaj jednak musieliśmy sobie stworzyć listę i, i operujemy na indeksach, listy. Dobra, słuchajcie, strasznie długi mi wyższy odcinek, ale myślę, że jest to dość ciekawe. Zachęcam Was do spróbowania napisania takiego programu, a jeżeli nie na napisanie, to chociaż potestowania, czy ten mój działa. Jeżeli by coś w nim nie działało, to napiszcie w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.